W Ostrzeszowie od kilku miesięcy trwa ożywiona dyskusja na temat planów budowy spalarni odpadów w Rojowie. Miałyby być w niej spalane i przekształcane w energię cieplną oraz elektryczną wysokokaloryczne odpady. Był to temat poruszany podczas spotkania zorganizowanego w miniony czwartek w Urzędzie Miasta i Gminy. O potrzebie budowania elektrociepłowni informowałem już bodajże od roku. Kolejne etapy omawialiśmy na razie poprzez internet czy media. Teraz rozpoczynamy cykl spotkań. Spotykamy się z radnymi, spotykamy się z przedstawicielami dzielnic. W dalszej kolejności będą również organizowane spotkania dla przedstawicieli sołectw pobliskich, dla przedstawicieli, dla mieszkańców najbliższego terenu, ale systematycznie również będziemy wchodzić w głąb miasta. Nie chcemy robić jednego dużego spotkania, ponieważ chcemy odpowiedzieć na możliwie wszystkie pytania, szczegółowo przedstawić to, co już mamy wypracowane, jakie są założenia tej inwestycji, i jak takie inwestycje funkcjonują w innych miastach i co ważne też, ile pobliskich miast zastanawia się bądź na różnym etapie jest nad wybudowaniem identycznej lub zbliżonej inwestycji. Podstawowy warunek to zapewnienie środków finansowych na realizację wartej w przybliżeniu 70 milionów złotych inwestycji. Pozyskaniem tych środków zająć ma się powołana w tym celu odrębna spółka, której głównym udziałowcem będzie oczywiście miasto. Obecnie dofinansowania, które są możliwe do uzyskania, są bardzo wysokie, ponieważ państwu zależy na tym, aby tych inwestycji powstawało jak najwięcej, ponieważ w stosunku do państw zachodnich jesteśmy daleko z tyłu. Tych instalacji nadal w Polsce jest bardzo mało, co przekłada się również na to, że paliwo, czyli paliwo odpadowe, z których uzyskuje się to ciepło, nadal jest oddawane w bardzo wysokich cenach, co przekłada się również na cenę odpadów. Jako lokalizację elektrociepłowni wskazany został teren pomiędzy strefą ekonomiczną a terenem należącym do spółki Strzegowa. Kilka miesięcy temu przez władze Ostrzeszowa zaprezentowana została już nawet wizualizacja obiektu. Burmistrz podczas spotkania starał się rozwiewać pojawiające się dotąd najczęściej w internecie wątpliwości mieszkańców. Wielokrotnie podkreślał, że do elektrociepłowni nie będą przyjeżdżać śmieci, ale ich wysokokaloryczna, wysuszona i poćwiartowana frakcja, gotowa do spalenia. Z próbkami odpadów typu RDF i pre-RDF można było się zapoznać. Leżały one na każdym ze stołów. Spalarnia miałaby przekształcać rocznie w energię 15 tysięcy ton odpadów. Potrzebną ilość zadeklarowała już firma Ekoregion. Potencjalnych dostawców jest jednak więcej. Plany budowy spalarni w Ostrzeszowie budzą ogromne emocje. W mediach społecznościowych pojawiło się już wiele krytycznych opinii mieszkańców. Stąd obecność na spotkaniu znawcy tematu Andrzeja Grześka z firmy Dorago Energetyka. Obawy związane są przede wszystkim z widoków palących się odpadów u sąsiada, czyli czarny dym z komina. Ta instalacja, która tutaj jest proponowana, to są najnowocześniejsze technologie w zakresie spalania i oczyszczania spalin. Tutaj normy zanieczyszczeń, standardy emisyjne są wielokrotnie niższe niż dla obecnie pracujących urządzeń węglowych. Dlatego też mieszkańcy nie mają podstaw do obawiania się, że to środowisko będzie zatruwane, czy pogorszy się w wyniku pracy tej instalacji. Będzie wręcz odwrotnie, że nastąpi poprawa tego środowiska. O pozytywnych aspektach związanych z budową spalarni mówił również Dariusz Kwiatek. W założeniu instalacja służyć miałaby do termicznego przetwarzania wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych, tak zwanych RDF i pre-RDF. W ten sposób powstałaby energia cieplna zasilająca miejską sieć ciepłowniczą, co pozwoliłoby na ograniczenie działalności kotłowni opalanej węglem. W opinii Kwiatka normy emisji, polityka Unii Europejskiej, obecna sytuacja gospodarcza związana też z wojną powoduje, że ten węgiel drożeje i on nie jest przyszłościowym źródłem energii, więc możliwość dostarczenia taniego ciepła systemowego, które jest dostarczane ze zdecydowanie mniejszą emisją szkodliwych substancji, to jest pomysł na rozwiązanie problemu smogu. Kolejna sprawa, która dotyka też wszystkich mieszkańców naszej gminy, to jest cena za odpady. Ta cena sukcesywnie rośnie. Co roku odpady są droższe. Problem polega na tym, że firmy, które zbierają te odpady i później te odpady muszą segregować, muszą jakoś je zagospodarowywać, ponoszą wysokie koszty gospodarowania tymi odpadami, utylizacji.
Jeśli my zapewnimy możliwość zmniejszenia tych kosztów, to może to w pewien pośredni sposób wpłynąć na ceny odpadów w naszym mieście. Jednym z kolejnych argumentów przemawiających za powstaniem instalacji jest szansa na wyeliminowanie uciążliwości zapachowych związanych z rolniczym zagospodarowaniem osadu ściekowego powstającego w solarnej suszarni na terenie oczyszczalni ścieków. Te osady są teraz suszone, a następnie zagospodarowywane rolniczo, czyli po prostu rozwożone na pola przez rolników. To jest ponad 800 ton tego typu odpadów i one generują nieprzyjemny zapach. W pewnej części, dużej części miasta on jest w pewnych okresach wyraźnie odczuwalny. Kwiatek jednocześnie nie ukrywał, że budowa spalarni wpłynie też korzystnie na wysokość rachunków ogrzewania domów mieszkalnych, obiektów samorządowych i firm. Jak zdradził burmistrz Ostrzeszowa, po zakończeniu cyklu spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami zorganizowany zostanie dla wszystkich chętnych wyjazd do istniejącej już elektrociepłowni. Czy argumenty przedstawione przez urzędników przekonają mieszkańców? O tym dowiemy się już niebawem.